Daj, daj, panie. No dawaj, dawaj. O, o, o. Co jest? No, odpal go. No, odpal, no staram się, Marek. Daj się postaraj. No nie chcę, Marek, zadziałać. Ech, maskokus. Co jest, ojciec? Nie wiem. Weź go spróbuj. Dobra. Mówiłem od razu jechać. Ojciec, to nie jest nasza wina, że samochód nie odpala. Nie, moja! Panietku, daw, może ja spróbuję. No a co za różnica, ty czy ja? No Janek. Więcej no. Gazu trzeba dodawać. Panietku, kręci go pan. Więcej gazu. Mówiłem wczoraj, że tam jechać. A co to za różnica, ojciec? Czy tam byśmy naprawiali, czy tutaj? Dobrze, że nam po drodze się nigdzie nie zepsuł. W nocy, bo na pewno byśmy nie naprawili. Dawaj, może jakimś dezodorantem walniemy w rurę. Ty, ja żadnych perfum nie używam. Zaraz wiesz. Coś się skombinuje. Dobra, to już kombinuj. Odejdź. Edek. Co? Popadałuj go trochę. Dobry. Auto się zepsuło. Perfumy. Psz, psz, na chwilę. Psz, psz. I don't understand you. Car kaput. Oh, I have no car. Give me dezodorant. Psz, psz, psz. Psz. Do you need a perfume? Tak, perfume. No, perfume. Perfume. Okay, I will ask. Fine? Okay, dziękuję. Thank you. Weź popadałuj go trochę jeszcze. Nie odpalił. Dobra. Mamo, ojciec dezodorant. Zaraz, synku. Chwila. Ojciec, wysyłasz mnie pod dezodoranta, co niepotrzebny? Dobra, dawaj. Chociaż Marek nie umie prowadzić auta, podstawy mechaniki samochodowej ma w małym palcu i natychmiast bierze się za przegląd. Pierwszy podejrzany to filtr powietrza. Panietku, odpala pan. Już? Tak. Próbuj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Delikatnie! Głośno chodzi, słyszysz? Dziwnie chodzi.